Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam dzisiaj na recenzję słuchawek Gamdias Hebe 2. Są to słuchawki przeznaczone dla graczy, w testach zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie i są to przede wszystkim słuchawki, które mogą konkurować chociażby z Cyberiami V2. Cenowo stoją również dość podobnie, ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. W tej recenzji pokażę Wam ich wszelkie cechy, wady oraz zalety. Zrobimy sobie także test mikrofonu i myślę, że już za chwilkę zaczniemy od tego właśnie aspektu. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, zrobimy sobie teraz test mikrofonu słuchawek Gamdias Hebe 2. Test będzie nagrany przy pomocy cyfrowego rejestratora Tascam DR05. Tak więc będziecie słyszeć ten dźwięk z najlepszą możliwie jakością. Ok, jeszcze kwestia dopasowania słuchawek. Zobaczycie teraz sobie, jak one się w ogóle dopasowują. Przy okazji całkiem nieźle wygłuszają. Mikrofon sobie już dognę, tak żeby miał go blisko ust. Ok, myślę, że będzie w tej chwili w porządku. I w tej chwili rejestrator cyfrowy już wyłączę. Dźwięk przez chwilę będzie szedł do Was z kamery. No dobrze, moi drodzy, i w tym momencie odpalam już nagrywanie na rejestratorze cyfrowym. Więc sprawdzamy mikrofon słuchawek Gamdias Hebe 2. Macie podłączone słuchawki do rejestratora cyfrowego, więc w tej chwili możecie ocenić, do czego nada się ten mikrofon, jaka jest jakość tego dźwięku, jaka jest głośność. Mamy w tej chwili dźwięk surowy, bez żadnych sztucznych podbić w komputerze. Możecie ocenić to tak, jakbyście to podłączyli na przykład do smartfona czy bezpośrednio do komputera, bez podnoszenia sztucznie głośności. Ok, myślę, że w tej chwili tego testu już wystarczy. Zapraszam Was do oglądania dalszej części recenzji. Ok, moi drodzy, tak więc rozpoczynamy już właściwą recenzję słuchawek Gamdias Hebe 2. Na początek przytoczę Wam parametry techniczne. Niektórych z Was to interesuje, niektórych nie. Natomiast warto wiedzieć, że mamy tutaj 50 mm przetworniki, pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, oporność 32 Ohm, czyli nadają się tak do smartfonów, jak i do podłączenia do komputerów, 108 dB czułości i mikrofon o czułości 58 dB. 1,20 m podstawowego przewodu w oplocie, zakończone jest to wtykiem mini jack 4-pinowym, czyli możemy już sobie z mikrofonu skorzystać na przykład przy smartfonie. Natomiast mamy też takie przedłużenie o długości 1,60 m, które nam tego jednego jacka 4-pinowego rozbija na dwa takie zwykłe jacki, które osobno przekazują dźwięk, a osobno mikrofon. Więc w tym momencie podłączymy to sobie do komputera bez problemu. Też mamy oplot, a na końcu taki pilot. Tu podłączamy oczywiście przewód główny ze słuchawek i w tym momencie zyskujemy możliwość kontroli głośności potencjometrem, wyłączenia dźwięku w słuchawkach lub wyciszenia mikrofonu. Tak więc taki mały gadżet, ale przydatny. Łącznie nam się robi już około 3 metrów kabla, więc zdecydowanie więcej. Nadmiar sobie możemy spiąć, tak więc ten aspekt jest naprawdę przemyślany. Fajnie, że mamy jeszcze ten adapter w zestawie, ponieważ się przydaje. Jeśli chodzi o same słuchawki, wykonane są naprawdę bardzo fajnie. Ich waga to 310 gram, tak więc nie są ani jakieś specjalnie lekkie. Wydawałoby się, że są ciężkie, ponieważ jest to już waga ciężka, jakby nie było. Natomiast ich wykonanie, system zawieszenia pałąka sprawia, iż po prostu nie odczuwamy ich na głowie. Są bardzo, bardzo wygodne. Zobaczmy teraz sobie troszeczkę z bliska, jak są one wykonane. Więc górny pałąk mamy z takich sztywnych, prawdopodobnie metalowych rurek. Jest to dość solidne i zabezpieczone jest taką gumową izolacją. Następnie jest pałąk wewnętrzny, logo Gamdiasa widzicie. Tutaj mamy jakąś ekoskórę. Od spodu taki materiał mięciutki, no i regulacja następuje automatycznie. Te słuchawki pasują praktycznie na każdego, ponieważ i w tą stronę, i w górę sporo to jeszcze idzie, więc z dopasowaniem nie będzie problemu. Następnie mamy elementy z takiego gumowanego tworzywa, które osobiście bardzo lubię. Fajnie, że nie jest to błyszczący plastik jak w Erosach V2. Z błyszczących rzeczy mam tylko takie elementy i tu takie obwódki, natomiast jest to bardzo mało. Słuchawki wyglądają i fajnie, i się nie brudzą. Zobaczcie, fajny taki kształt, pod spodem jakaś taka skóra gada jakby, czy pancerz. Naprawdę fajnie to wygląda. Po drugiej stronie przewód zaczepiony na stałe, solidnie, na pewno się tutaj nie urwie. I mamy mikrofon, jak widzicie, odginany bez problemu. Możemy go sobie dogiąć do ust. i też ma taki dość ciekawy kształt. I ostatnia rzecz, a jednocześnie najważniejsza jeśli chodzi o wygodę, to te same wypełnienia nauszników. Są dość miękkie, jest tego dość dużo jak widzicie i obszyte jest to przyjemną w dotyku ekoskórą. W środku mamy duże przestrzenie, tak więc każde uszy powinny się w te słuchawki zmieścić bez problemu. Tak więc generalnie pod względem jakości wykonania i wygody jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No i moi drodzy, podsumowując naszą recenzję, Gamdias Hebe 2 według mnie to naprawdę bardzo udany model. Kosztują w miarę rozsądną kasę, są lekkie, wygodne, posiadają przeciętny mikrofon, ale oczywiście jest jak najbardziej wystarczające do komunikacji chociażby w grach. Jeśli chodzi o jakość dźwięku w grach i podczas słuchania muzyki, w tej cenie jest naprawdę przyzwoicie. Ze swojej strony gorąco polecam. Za chwilę będzie jeszcze podsumowanie, ostateczna ocena tych słuchawek, natomiast jeśli chcecie sprawdzić ich cenę, zapraszam do opisu filmu. Tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji, zapraszam także na mojego Facebooka, gdzie co chwilę jakieś nowości, no i zaglądajcie także na mój kanał, gdzie codziennie nowy film. Pozdrawiam Was, cześć!